Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Do dziś kryształowa jaskinia jest wielką atrakcją turystyczną, która przyciąga tysiące osób zachwycających się nią samą, a także malowniczą okolicą. Wielu z przybyłych ze zgrozą jednak spogląda ze stanowiska przy poręczy w dół, na miejsce, w którym prawie 40 lat temu znaleziono ciała dwóch dziewczyn. Choć minęły dziesięciolecia, sprawa ta wciąż jest żywa w całej Szwajcarii, której mieszkańcy nie mogą pogodzić się z tym, że tajemnica kryształowej jaskini wciąż jest nierozwiązana i może tylko rozpalać umysły kolejnych pokoleń poszukiwaczy prawdy. Okazuje się jednak, że gdy sprawa stała się przedawniona, otworzył się worek z nowymi zeznaniami. Gdybym znał je w czasie, gdy śledztwo było w toku, dziś sprawa byłaby rozwiązana, a nazwisko winnego nie podlegałoby żadnej dyskusji, ubolewa emerytowany śledczy, który lata temu pracował nad sprawą. To lato 1982 roku miało upłynąć grupce dziewcząt, między innymi na pasjonujących wyprawach rowerowych, które miały za zadanie także integrować dziewczyny, na co dzień uczące się często w innych szkołach. Jedną z takich wypraw miała być ta po Appenzell, pięknym regionie, w którym atrakcji nie brakuje. Grupka jednak z różnych powodów się skurczyła i ostatecznie wśród chętnych na wyprawę pozostały tylko dwie dziewczyny – Karin Gattiker i Bridget Meyer. Miały wówczas odpowiednio 15 i 17 lat. To, że grupa znacznie zeszczuplała, nie martwiło szczególnie dziewcząt, ponieważ bardzo się przyjaźniły i uznały, że na pewno nie będą się nudzić. 29 lipca, a był to czwartek, pełne entuzjazmu, wskoczyły na rowery. Wyruszyły, mając zapewnione dwa noclegi. Nie mogły się doczekać wyjazdu, bo już w sobotę miały wrócić do Goldach w kantonie St. Gallen, gdzie mieszkały. Wcześniej jednak miały w planach między innymi odwiedzić babcię Karin, która świetnie gotowała, więc odpoczynek u niej w Herisau oznaczał regenerację w najlepszym tego słowa znaczeniu. Zarówno mama, jak i babcia Karin bardzo prosiły, by dziewczęta nie dawały im powodów do niepokoju i codziennie zdawały relacje z postępów podróży. Co prawda większych problemów nikt nie przewidywał, bo słońce wydawało się współpracować z turystkami, ale oczywiście rodzina chciała monitorować sytuację. I dzięki temu wiemy, że podróż była bardzo malownicza, a dziewczynom nie brakowało wrażeń. Nie mogły się na przykład wprost napatrzeć na miasto St. Gallen, które wyjątkowo je zachwyciło. Nie znaczy to jednak, że stroniły od natury. Wręcz przeciwnie. W miejscowości, w której mieszkała babcia Karin, dziewczyny szalały, skacząc po pięknej łące, na której nawet jakiś nieznany mężczyzna zrobił im zdjęcie. Oczywiście nie jego aparatem, lecz tym, którym dzięki Bridget dysponowały dziewczyny. Ponieważ spotkanie z przygodnym fotografem było świeżym wspomnieniem, dziewczyny podzieliły się nim z babcią przy stole, tłumacząc, że mężczyzna wzbudził ich zaufanie i był bardzo miły. Z domu babci Karin podróżniczki wyruszają do Schwende, a ich celem jest schronisko młodzieżowe, w którym meldują się około 19:30, a Karin relacjonuje telefonicznie rodzicom, jaki jest stan rzeczy. Piątek przynosi obietnicę czasu nad wodą w pełnym słońcu. Dziewczyny plażują się i stołują nad rzeką Sitter, a ich zaradność w polowej kuchni zapada w pamięć kilku świadkom, którzy podziwiają nastolatki decydujące się nawet na szybkie pranie na łonie natury. I tym razem dzień kończy się w schronisku, a sobota oznacza już drogę powrotną, choć dziewczyny wciąż jeszcze nie czują się w pełni nasycone cudownymi widokami. Dlatego też chcą obrać trasę, która mogłaby przynieść kolejne wrażenia. Doradzają się recepcjonistki, który szlak byłby najbardziej malowniczy, a kobieta im pomaga. Niestety jednak pogoda się psuje. Najwyraźniej nie zniechęca to jednak młodziutkich turystek, ponieważ świadkowie widzą je na drodze prowadzącej przez Egerstander. Dziewczyny nie znają jednak tego terenu, a poza tym cały czas rozglądają się, aby nie przegapić żadnego ciekawego krajobrazu.
Być może to dlatego nie zauważają oznakowania, które skierowałoby je na właściwą drogę. Wskutek pomyłki oddalają się od trasy, która zaprowadziłaby je sprawnie do domu i są widziane w gminie Oberit. Przejechały już tego dnia 20 km, a gdyby chciały dotrzeć do domu, musiałyby w sumie pokonać aż 50. Tak daleko były od celu. Można wysnuć wniosek, że cała ta sytuacja nieco je rozbiła, bo mijający ich w samochodzie świadkowie zauważyli, że w południe stały praktycznie na środku drogi i trzeba było podjąć bardzo energiczne działania, by je ominąć tak, by nic się nie stało. Rodzina, która mija dziewczęta, widzi jednak, że są zdezorientowane lub niepewne, co robić. Nie wiedzą, jaką decyzję podjąć. Stoją przy drogowskazach, z których jeden pokazuje drogę do kryształowej jaskini, wielkiej krajowej atrakcji. Oczywiście zwiedzanie jaskini oznaczałoby jednak kolejne opóźnienie w drodze do domu. Z drugiej jednak strony możliwe, że turystki już się z tym pogodziły, a miały okazję zobaczyć naprawdę piękne miejsce. Ale kiedy rodzina wraca tą samą drogą wieczorem, zauważa, że rowery dziewcząt oraz ich rzeczy znajdują się niedaleko miejsca, gdzie wcześniej się widzieli. Ale właścicielek bagaży nie można zlokalizować na horyzoncie. Aż do soboty nastolatki do domu nie wracają, co przeraża ich rodziców, którzy udają się na policję w niedzielę rano. Ruszają poszukiwania i policja bardzo szybko odnajduje dwa rowery. Wciąż stoją na skrzyżowaniu, z którego jedna z dróg prowadzi do kryształowej jaskini. Pojazdy są elegancko ustawione, nie ma żadnych śladów wypadku, można więc przypuszczać, że właścicielki nie porzuciły ich w żadnej gwałtownej sytuacji, ale po prostu same zdecydowały się odejść od głównej drogi. Być może tylko na chwilę. Fakt, że nie zostały raczej napadnięte, na przykład z pobudek rabunkowych, potwierdza znalezienie w bagażach wszystkich rzeczy, które mogłyby przedstawiać jakąkolwiek wartość, w tym aparatu fotograficznego i nowych klisz. Nic dziwnego, że policja wiąże ogromne nadzieje z filmem znalezionym w aparacie. Ale ostatnie zdjęcie niewiele mówi o tym, co się wydarzyło. Dziewczyny na fotografii są zachwycone chwilą, uśmiechają się, stojąc na łące. Najprawdopodobniej jest to zdjęcie wykonane przez przygodnego fotografa, którego dziewczyny spotkały przed wizytą u babci Karin. Mimo wszystko szans na pozyskanie cennych informacji wydaje się być całkiem sporo, bo jeden z domów jest usytuowany w ten sposób, że jego mieszkańcy z okien mają idealny widok na skrzyżowanie z tablicami. I rzeczywiście, mieszkaniec informuje, że w samo południe srebrno-szare auto klasy średniej dość długo stało na skrzyżowaniu. Czas oszacował na około 5 minut, ale nie potrafił powiedzieć, co tam się dokładnie działo. Nie widział też konkretnych ludzi, ale nie wykluczył, że dziewczęta mogły do samochodu wsiąść. Uważał, że raczej nie było to związane z żadną bardzo gwałtowną sytuacją, bo tego dnia miał otwarte okno i byłoby słychać podejrzane odgłosy walki czy jakieś agresywne pokrzykiwania lub wołanie o pomoc. Gdyby doszło do poważnego wypadku, najprawdopodobniej również dźwięki takiego zdarzenia byłby w stanie wychwycić. Możliwe jednak, że nieco się przeceniał. Nigdy nie wykonano żadnego eksperymentu, który potwierdziłby te słowa lub im zaprzeczył. Poszukiwania trwają i angażują dziesiątki przedstawicieli służb mundurowych, a także wolontariuszy, którzy przeczesują pobliskie tereny. Prawdopodobieństwo, że dziewczyny zdecydowały się jednak udać do jaskini i tam się zgubiły, wydaje się całkiem spore. Były bardzo zafascynowane walorami turystycznymi swojej wyprawy i możliwe, że kolejna atrakcja łatwo je skusiła. Nie wiadomo jednak, dlaczego zdecydowały się pozostawić swoje rowery przy skrzyżowaniu, a co jeszcze dziwniejsze, dlaczego pozostawiły tam inne rzeczy, które byłyby im niezbędne podczas wędrówki. A z pewnością już przydałby się aparat, bo przecież zabrały go właśnie po to, by uwieczniać najprzyjemniejsze chwile wycieczki. W końcu policja nie jest już aż tak przekonana, że dziewczyny dobrowolnie opuściły skrzyżowanie, zachowując się w sposób nieracjonalny. Odgłosy wypadku czy też zamieszania łatwo było przeoczyć w szumie dnia codziennego, szczególnie, że było to samo południe.
Przełom w sprawie przychodzi 2 października, gdy mężczyzna przedzierający się przez las w Oberit czuje nagle spory dyskomfort, który, jak mu się wydaje, przede wszystkim jest wywołany dziwnym zapachem, którego jednak nie potrafi zidentyfikować. Stara się jednak podążać w kierunku, z którego się wydobywa i z przerażeniem odkrywa źródło dziwnej woni. Okazuje się, że w pobliżu jaskini, na dole zbocza, leży kobieta, którą przycisnęła duża skała, a także gałęzie. Mężczyzna natychmiast powiadamia policję, która na podstawie opisu przekazanego przez rodziców dziewczyn orientuje się, że właśnie znaleziono pozbawioną życia Bridget. 50 metrów od niej udaje się odnaleźć Karin, która jest schowana w skalnej szczelinie. Z jednej strony należało się oczywiście spodziewać, że dziewczęta kiedyś zostaną odnalezione, a przynajmniej taka była nadzieja grup poszukiwawczych. Ale z drugiej strony, gdy to już nastąpiło, dyskusje i kontrowersje nie milkły. Cała społeczność była głęboko poruszona, media dosłownie szalały. Wszystko dlatego, że nikt nie mógł pojąć, jak to jest możliwe, że dotąd nie odnaleziono dziewcząt. A przecież kryształowa jaskinia i tereny przyległe to miejsca, które obierały za cel wszystkie grupy poszukiwawcze. To właśnie ten teren był przeczesywany wielokrotnie i, jak sugerowano, prawie metr po metrze. Nawet miejsca, do których nie można było dotrzeć, były przecież oglądane przez dziesiątki oczu. Mało tego, ciała były już w naprawdę złym stanie, co oznaczało, że charakterystyczny zapach unosił się w tym miejscu pewnie już od jakiegoś czasu. Wydawało się początkowo nierealne, aby nikt tego nie wyczuł od razu, będąc przecież wyczulonym, że to właśnie może być wskazówka prowadząca do dziewcząt. Jednak przedstawiciele grup poszukiwawczych oraz policja wyjaśniali, że podstawą poszukiwań było zaangażowanie psów tropiących. Te jednak szukały, kierując się zapachem dziewcząt, który jednak oczywiście nie ma nic wspólnego z wonią ciał. A te z kolei były zamaskowane między innymi kawałkiem skał i roślinnością, więc nie było łatwo je dojrzeć. Poza tym były one jednak w miejscach, które były trudno dostępne i brane pod uwagę w dalszej kolejności. Gdy przeszukiwano tereny obok jaskini, spodziewano się, że dziewczyny gdzieś się ukryły, ale czekają na pomoc w całkiem dostępnym terenie. Sądzono, że być może uległy wypadkowi, rozchorowały się lub dzieje się coś, co uniemożliwia im dotarcie do drogi, ale czekają na ratunek. Z drugiej jednak strony było to raczej mało prawdopodobne, bo w jaskini często ktoś pracuje i w sobotę 31 lipca nie było inaczej. Na straży był wtedy właściciel gospody z Oberit, który nie zauważył w okolicy atrakcji turystycznej żadnych podejrzanych wydarzeń. Nie widział dziewcząt i nie słyszał wołania o pomoc. A po południu około godziny 16 byli tam także inni turyści, 4 osoby, 2 pary z Niemiec. Znalazł się także inny świadek, który zapewne miałby okazję usłyszeć wołanie o pomoc, a był nim 55-letni mieszkaniec, który wracał właśnie z wędrówki górskim szlakiem. Zajrzał do jaskini wraz ze swoim owczarkiem niemieckim, ale także nie zauważyli żadnych niepokojących sytuacji. Zupełnie inaczej niż 2 osoby, które mieszkały w domu, z którego okna wychodzą na kryształową jaskinię. Zauważyły one, że w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia wokół jaskini ewidentnie panowało jakieś poruszenie i można było zaobserwować migające światła. Świadkowie nie mogli być pewni, czy były to latarki i jakiego rodzaju, czy na przykład czołowe, czy takie do ręki, czy też na przykład światła aut. Ale z pewnością wiele się tam działo tej nocy. Wszystko wskazywało więc na to, że to właśnie wtedy ciała zostały tam podrzucone. Przetransportowanie ciał dziewcząt z miejsca, w którym je znaleziono, nie jest łatwym zadaniem, ale z pomocą specjalistycznego sprzętu udaje się je wydobyć i przekazać patologowi sądowemu. Ten jednak także nie ma łatwego zadania, bo ciała zdążyły się już znacznie rozłożyć i trudno orzec, jaki mógł być motyw napaści na dziewczęta. Jasne jest, że Bridget została zaatakowana ciężkim przedmiotem, którym ktoś uderzył ją w głowę.
Mógł to być na przykład kamień, choć uraz czaszki, opisany jako pęknięcie, mógł też teoretycznie mieć związek z upadkiem ze skał. Jednak czy tak rzeczywiście było, lekarz nie zdecydował się zaręczyć. Podobnie zresztą jak w przypadku Karin, której bezpośrednia przyczyna odejścia pozostała tajemnicą. Najprawdopodobniej ktoś zaatakował dziewczyny tego samego dnia, w którym zniknęły. Co zaskakujące, sprawca, być może na wszelki wypadek, ostatecznie próbował jednak zasugerować motyw rabunkowy, bo choć na miejscu zostawił rowery i aparat fotograficzny, a Karin nic nie zabrał, to jednak Bridget została okradziona z portfela, zegarka oraz karty bankomatowej. Zniknęły także jej dokumenty. Nie jest jednak wykluczone, że wcale nie była to mistyfikacja, ale napastnik postanowił po prostu wykorzystać sytuację i się wzbogacić, nawet jeśli nie było to wcale pierwotnym motywem tego, co zrobił. Zdumiewającym znaleziskiem jest długopis z logo firmy, w której zatrudniony był jeden ze strażników jaskini. Wydawałoby się, że trop jest bezcenny, prowadzący prostą drogą do winowajcy. Jednak z drugiej strony są to tereny położone dosłownie tuż przy atrakcji turystycznej, więc jej strażnik z pewnością przemierzał je wielokrotnie w ostatnim czasie i długopis mógł po prostu zgubić. Nie mówiąc już o tym, że ktokolwiek mógł ten niby dowód tam podrzucić, aby pomieszać śledczym szyki. I nie byłaby to zresztą jedyna próba takiego działania, ponieważ odnotowano jeszcze jedno szokujące wydarzenie. A mianowicie w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia odnotowano włamanie do jaskini, które jednak bardzo szybko okazało się być zainscenizowane. Nie było wątpliwości, że ktoś, kto w tym czasie był w jaskini, musiał mieć do niej klucz. Nie było szans, aby działania, które rzekomo doprowadziły do siłowego otwarcia drzwi, faktycznie przyniosły określony cel. Gdyby nie klucz, intruz nie dostałby się do środka. Jednak dlaczego w ogóle tam wszedł i po co zaznaczał swoją obecność tym dziwnym niby włamaniem? Przecież gdyby nie ono, być może nikt incydentu nocnego wejścia do kryształowej jaskini w ogóle by nie zauważył, a w ten sposób zwrócił tylko na siebie uwagę. Tylko po co? Czy chodziło o to, że tym włamaniem ktoś chciał usprawiedliwić taniec świateł krytycznej nocy? Czy miało to wyglądać tak, jakby cała sytuacja wcale nie była związana z ukrywaniem ciał, ale z rabunkiem? Śledczy, dzięki temu, że zwłoki były przykryte bardzo ciężką skalną płytą i ukryte w trudno dostępnych miejscach, miała już obraz sprawcy bądź sprawców. Mogła to być albo jedna sprawna i bardzo silna osoba, albo dwie, może nawet nieco mniej postawne, które jednak razem mogłyby poradzić sobie z płytą ważącą 300 kg. Domyślam się, że wasze myśli co chwila, podobnie jak moje, wędrują w kierunku osób związanych z jaskinią. Z jednej strony osoba, która mogła zgubić długopis, a z drugiej ktoś, kto miał klucz, a sfingował włamanie. I rzeczywiście policja również poszła tym tropem, interesując się między innymi przewodnikiem, o którym już mówiliśmy, a który na co dzień pracował w pobliskim zakładzie. Miał rzekomo do 12 być w domu, a dopiero po południu oprowadzać turystów. Jednak podobno znaleźli się świadkowie, którzy widzieli, jak rozmawiał z jakimiś turystami zainteresowanymi zwiedzaniem jaskini, których energicznie od tego odwodził. Mężczyzna jednak do niczego się nie przyznał i stał na stanowisku, że ze sprawą nie ma nic wspólnego. Ale to właśnie w kręgach przewodników po jaskini śledczy szukali odpowiedzi na kolejne pytania. Zainteresowali się tym, kto dyżurował w jaskini 31 lipca. I tu już detektywi trafili na pewien obiecujący trop. Otóż okazało się, że dziewczyny tego dnia wstąpiły do restauracji oddalonej o około 5 km od jaskini, a przybytek ten należał właśnie do przewodnika. Dziewczęta mogły natknąć się na mężczyznę w restauracji. Zrobił na nich dobre wrażenie, podobnie jak wcześniej przygodnie spotkany fotograf. Wydawał się im porządnym człowiekiem, gdyby więc później na drodze zaoferował im podrzucenie do turystycznej atrakcji, mogłyby być wręcz zachwycone i nie miałyby zupełnie żadnych podejrzeń.
potraktowałyby go w jakiś sposób jako znajomego. To by wyjaśniało, dlaczego mieszkaniec domu w okolicy skrzyżowania nie widziałby i nie słyszał żadnego zamieszania związanego z wejściem dziewczyn do samochodu. Ten mężczyzna oczywiście nie musiałby używać żadnej siły, bo nastolatki najprawdopodobniej mu ufały. Śledczych jednak cały czas zastanawiała historia z rzekomym włamaniem do jaskini, a zgłosił je geolog, który miał wówczas 27 lat. Nie tylko był powiązany z tą dziwną akcją, ale na dodatek to właśnie do niego mógłby należeć długopis znaleziony przy ciałach dziewcząt z logo firmy, w której tenże geolog, strażnik pracował. Trop wydawał się bardzo obiecujący, ale żadne mocne dowody nie przemawiały za winą któregokolwiek ze wstępnie wytypowanych podejrzanych. Ogromny i głośny przełom w śledztwie przychodzi 3 lata po wydarzeniach w pobliżu kryształowej jaskini w 1985 roku. Przynosi on informację, że udało się powiązać ze sprawą właściciela szaro-srebrnego Mercedesa, który najprawdopodobniej był widziany na skrzyżowaniu, na którym dziewczyny te zostawiły rowery. Okazuje się, że właścicielem auta był 40-letni architekt, który w tamtym czasie mieszkał w Kobelwald, zaledwie 100 metrów od jaskini. Miał żonę i 2 córki, a w tamtym czasie pracował przy wodociągu prowadzącym z jego posesji do kryształowej jaskini. Nie pracował jednak sam, ale w towarzystwie kolegi, który także mieszkał w pobliżu. Były to osoby, które w tym miejscu czuły się oczywiście jak u siebie. Znały tu każdy kąt, każdą skałę i roślinę. Tym bardziej, że ta okolica w części należała właśnie do architekta. Okazało się, że 31 lipca w samo południe wybrał się na zakupy, a w drodze mijał skrzyżowanie. Wiele wskazywało na to, że to właśnie do tego samochodu, widzianego przez świadka, mogły wsiąść dziewczęta. Obcowanie z kryształową jaskinią niestety nie uczyniło kryształowym charakteru mężczyzny, który został zatrzymany w związku z zarzutami oszustwa ubezpieczeniowego. Został aresztowany, a w końcu dorzucono mu cięższy kaliber, czyli podwójny atak na dziewczęta. Wydawało się, że rozwiązanie jest bliskie i śledczy już wiedzą, co się wydarzyło. Teraz tylko formalnością było zdobycie dodatkowych dowodów. W ciągu 5 roku, jaki podejrzany spędzi w areszcie, trzeba było zamknąć sprawę pod tym kątem. Okazuje się jednak, że nadzieje śledczych były płonne, ponieważ oszust ubezpieczeniowy tłumaczył, że rok po tym, co się stało przy kryształowej jaskini, spadł z konia i doznał poważnego urazu głowy, wskutek którego stracił pamięć. Nie potrafił więc dostarczyć śledczym żadnych szczegółów, które mogłyby pomóc im rozwikłać sprawę. Rzecz jasna, detektywi uważali, że mężczyzna mógł udawać, jednak lekarze wykluczyli to. Nie znaleźli oznak symulowania. To jednak skutkowało koniecznością wypuszczenia mężczyzny z aresztu, ponieważ bez jego zeznań trudno byłoby zdobyć jakiekolwiek nowe dowody. Gdy tylko architekt wyszedł z aresztu, zabrał swoją rodzinę i wyniósł się z tej okolicy. Mieszkańcy byli przekonani, że to on był najpoważniejszym kandydatem na sprawcę ataku na dziewczęta. Jednak zdawali sobie sprawę, że mimo to oficjalnie tajemnica pozostała niewyjaśniona. Do dziś nie wiadomo na przykład, o co chodziło z rzekomym włamaniem do jaskini. Czy strażnik zdawał sobie sprawę, że w znaczącym dla śledztwa czasie pozostawił jakieś ślady w jaskini i ktoś mógł je tam widzieć i z nim skojarzyć? Oczywiście klucz mógł mieć także architekt, właściciel ziemi, bo akurat prowadził pracę na terenie jaskini. Czy to dlatego starał się stworzyć wrażenie, że tak naprawdę był tam ktoś jeszcze? Gdzie straciły życie dziewczyny? Czy na skrzyżowaniu doszło do wypadku i kierowca zabrał je szybko z drogi, po czym nocą pozbył się ciał przy kryształowej jaskini? A może nastolatki poszły do atrakcji turystycznej na piechotę i dopiero tam ktoś zdał sobie sprawę, że znajdują się w odludnym miejscu, które stanowi idealne tło, by wykorzystać sytuację? Czy to tam doszło do napaści? Czy była motywowana chęcią wykorzystania dziewcząt? Ale w takim razie dlaczego ktoś zdecydował się na podwójny atak?
było to dość ryzykowne. Przecież druga dziewczyna mogłaby podjąć akcję ratunkową. Gdyby nie była w stanie, bo na przykład doświadczyłaby jakiegoś urazu, mogłaby chociażby krzyczeć. Mimo wszystko wciąż była to atrakcja turystyczna i w każdej chwili ktoś mógłby się tam pojawić. Czy ktokolwiek podjąłby ryzyko napastowania dwóch osób naraz? Ale oczywiście wykluczyć tego nie można, bo bywały już takie przypadki. Wystarczyłoby, aby jedna z dziewcząt została skrępowana lub uderzona w głowę, aby przestała być problemem. Nie można było też wykluczyć, że doszło do zupełnie innego wypadku na skutek nieostrożności czy nieodpowiedzialności przewodnika. Być może jedna z nastolatek przypadkowo straciła życie, a strażnik potem usunął świadka, na przykład jednym ciosem w głowę, i obydwie dziewczyny następnie ukrył. Wydaje się, że bez względu na to, czy doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym na przykład życie straciła jedna z dziewcząt, a druga została wciągnięta do samochodu, czy też do gwałtownych wydarzeń w okolicach samej jaskini, to najprawdopodobniej przez jakiś czas ciała mogły znajdować się w zupełnie innym miejscu, a tam, gdzie je znaleziono, trafiły dopiero w nocy, wtedy, gdy widziano szalejące przy jaskini światła. Najprawdopodobniej to wówczas sprawca wraz z pomocnikiem zamykali sprawę. Oficjalnie zagadka jest nierozwiązana i wątpliwości nie brakuje. Ale jest pewien oficer, który uważa, że gdyby w czasie pracy nad śledztwem otrzymał informacje, które poznał dużo później, dziś winny siedziałby za kratami. Jak czytamy na www.20min.ch, w artykule z końca 2017 roku prywatny detektyw rzucił nowe światło na wydarzenia związane ze zniknięciem Bridget Meyer i Karin Gattiker. Jak pamiętacie, dziewczyny były ostatnio widziane żywe 31 lipca 1982 roku w sobotę na skrzyżowaniu niedaleko Oberit i właśnie wtedy blokowały drogę autu, w którym podróżowała rodzina. Kierowca musiał się wtedy mocno namanewrować, by nie doprowadzić do wypadku. Uważał, że dziewczyny musiały być bardzo zagubione, skoro zachowywały się w ten sposób. Były tak zaaferowane, że zupełnie nie zwracały uwagi na to, co dzieje się dookoła nich. Nie przewidywały niebezpieczeństwa, w którym są i które same powodują. Prawie nie zwróciły uwagi na to, że samochód ledwie je ominął. Od samego początku kierowca sugerował, że całkiem możliwe, iż ktoś inny jechał dużo szybciej i nie miał szans na taki sam unik, jaki udał się pierwszemu kierowcy. Jak się okazało, to właśnie z grubsza w tym samym czasie i w tym miejscu inny mężczyzna z okolicy jechał tamtędy srebrno-szarym Mercedesem, dokładnie z przyczepą dla koni. Oczywiście chodziło o architekta, do którego należał teren, na którym znaleziono dziewczęta. Wtedy jednak nie było świadka, który ponad wszelką wątpliwość mógłby powiązać podejrzewanego z tym konkretnym skrzyżowaniem i z kluczowym w tej sprawie czasem. Seria przełomów, co wyjątkowo bolesne, nastąpiła dopiero, gdy sprawa się przedawniła. Wówczas prywatnemu detektywowi amatorowi Tomasowi Bencowi z St. Gallen świadek, jak opisuje blik.ch, zwierzył się, że krytycznego dnia zobaczył nowego srebrno-szarego Mercedesa kombi model E230 z dużą przyczepą dla koni stojącego na skrzyżowaniu w kierunku jazdy do jaskini. Zatrzymał się, by przyjrzeć się bliżej samochodowi. Świadek opisał to wszystko Bencowi. Ale nie tylko. Zgodził się na wizję lokalną z emerytowanym śledczym kryminalnym. Wtedy wyjaśnił, że w dniu, w którym zaginęły dziewczyny, dokładnie widział mężczyznę i kobietę manewrujących przy dwóch damskich rowerach. Kobieta na widok świadka motocyklisty zareagowała szokiem. On zaproponował mimo wszystko pomoc, ale para stanowczo odmówiła, więc odjechał. Wystarczyłoby, aby motocyklista wskazał osoby, które spotkał wtedy na skrzyżowaniu przy tych rowerach. Policja i tak już obserwowała architekta.
Brakowało wtedy tylko jednego elementu, dowodu, na przykład w postaci zeznania łączącego konkretnie architekta z danym miejscem i czasem. Samochód to za mało. Mógł w nim siedzieć ktokolwiek. Gdyby jednak wtedy pojawiło się to zeznanie motocyklisty, wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. Brakujący element był już gotów do włożenia go na właściwe miejsce. Niestety, za późno. Dlaczego jednak świadek nie ujawnił prawdy wtedy, kiedy było to najbardziej potrzebne i można było jeszcze rozwiązać sprawę oficjalnie? Bo miał mały konflikt z policją, a poza tym był wówczas w wieku 17 lat i nie do końca zdawał sobie sprawę, jak wielką wagę miała jego obserwacja, która powiązałaby ponad wszelką wątpliwość konkretne osoby z kluczowym czasem i miejscem. Jednak z nastolatka wyrósł człowiek, który podchodził do życia już zupełnie inaczej. Książka Nadzieja na wyjaśnienie Waltera Hausera skłoniła go do wyznania prawdy. Publikacja, która poruszyła sumienie mężczyzny, omawia właśnie dowody w sprawie kryształowej jaskini. Cała historia wówczas młodego motocyklisty wreszcie odnosiła się do kwestii, która nękała przez lata wielu śledczych i pasjonatów odkrycia prawdy. Jak jedna osoba mogłaby podnieść płytę ważącą 300 kg i nią manewrować? Musiały tu działać co najmniej dwie. Tego dowodzi również analiza niemieckiego profilera Axela Petermana. I faktycznie, mogło być ich dwie. Dla Petermana było również jasne, że sprawca był u siebie. Doskonale znał teren. Powiedział: ciała ukryto pod jaskinią na nieprzejezdnym terenie, pod kamienną płytą. Tylko ktoś doskonale obeznany z okolicą mógł wpaść na pomysł ukrycia ciał w zagłębieniu i niskiej szczelinie, oddalonej o około 50 metrów. Taką ścieżką wybierasz się z dwoma ciałami tylko wtedy, gdy wiesz na pewno, że możesz je tam ukryć. To nie koniec sensacyjnych zeznań, niestety po latach. Właściciele warsztatu blacharskiego w Dolinie Dolnego Renu ujawnili po dziesięcioleciach, że wspomniany już architekt, który swego czasu spędził pół roku w areszcie, powierzył im do naprawy uszkodzonego srebrno-szarego Mercedesa 230E, a było to, uwaga, 2 dni po zniknięciu dziewczyn. Właściciel warsztatu był wówczas w szoku, bo wszystko to było dla niego bardzo dziwne. Zapamiętał każdy szczegół tych wydarzeń. Chodziło o to, że mężczyźni doskonale się znali, mogli więc rozmawiać zupełnie swobodnie, a zniszczenie samochodu nie było przecież niczym szczególnym, zwłaszcza dla właścicieli warsztatu samochodowego. Zwykle kierowcy pojazdów, nawet mniej znani właścicielowi firmy, barwnie opowiadali o wydarzeniach, które ich spotkały, a były związane zwykle z wypadkiem. Jednak dobry znajomy milczał jak zaklęty. Był bardzo zdenerwowany i niecierpliwy. Nie powiedział ani słowa o tym, co stało się z samochodem. Zachowywał się bardzo dziwnie. Dawał jedynie znać, że ogromnie mu się spieszy, bo musi szybko zwrócić komuś ten samochód. Powiedział tylko, że jest pod dużą presją, ma ten samochód na chwilę i zaraz musi go przekazać dalej, powiedziała z kolei właścicielka warsztatu. Naprawa kosztowała 1960 franków, a samochód został odebrany po 2 dniach. Wspomniany już portal starał się dociec, co się wtedy stało i dotarł do kierowcy Mercedesa, który oświadczył najpierw, że nie ma pojęcia, o czym redaktorzy mówią, ale po kwadransie oddzwonił. Stwierdził, że teraz nagle wszystko pamięta. Rzeczywiście, zaprowadził Mercedesa do warsztatu. Chodziło o uszkodzenie parkingowe. Ktoś zmiażdżył całe drzwi z jednej strony samochodu, wjeżdżając w nie swoim autem. I właśnie to trzeba było naprawić. Dziennikarze na powrót skontaktowali się z właścicielami warsztatu, którzy byli bardzo zdziwieni tą wersją wydarzeń. Bardzo dobrze pamiętali, że Mercedes został porysowany z obydwu stron i wyglądał dokładnie tak, jakby zboczył z ulicy i wpadł w krzaki. Wgnieceń, jakie mogłyby kojarzyć się z wypadkiem na parkingu, nie było. Policja jednak, jak donosi 20min.ch,
nigdy nie dowiedziała się o tej naprawie, a uszkodzenia pasowały do sytuacji, w której Mercedesem zarzuciło, a przyczepa konna zahaczyła o dziewczyny. Mężczyzna, właściciel auta, uważa, że prowadzący warsztat stracili rozum, bo on nie ma nic wspólnego ze zniknięciem dziewczyn i nigdy nikt nie był mu w stanie niczego udowodnić. Teraz wyjaśniał, że jego żona wygrała ten samochód w konkursie i można nim było przez chwilę pojeździć, aby wyrobić sobie zdanie na jego temat i zdecydować, czy przyda się w gospodarstwie domowym. Osoba, która wygrała konkurs, miała prawo je kupić po preferencyjnej cenie lub zwrócić. Ostatecznie małżeństwo zdecydowało się zrezygnować z zakupu i musiało auto oddać. Co ciekawe, mężczyzna nie potrafił jednak przedstawić żadnych dowodów na tę wersję. Nie zachował dokumentów. W 1985 roku, kiedy mężczyzną interesowała się policja, był właściwie w samym centrum śledztwa, o żadnym wypadku nikt nic nie wiedział. Ten mężczyzna również o tym nie wspomniał. Zapewne zadajecie sobie pytanie, jakie dręczyło też redaktorów. A mianowicie, dlaczego właściciele warsztatu nie wezwali od razu policji? Sprawa była przecież bardzo głośna. Wiele mówiło się o srebrno-szarym pojeździe, a ten mężczyzna, jak wszystko na to wskazuje, był cały czas na oku śledczych. W jaki sposób ci ludzie mogli tego nie skojarzyć? Oni wyjaśnili to jednak bardzo prosto i krótko. Powiedzieli po prostu, że nie widzieli żadnego związku między naprawą a historią spod kryształowej jaskini. Przypominają sobie, że w tamtym czasie powszechnie sugerowano, że na nastolatki napadł ktoś, kto chciał je wykorzystać. A z atakiem tego rodzaju właściciel Mercedesa im się absolutnie nie kojarzył. Dopiero z czasem, kiedy na jaw wychodziło coraz więcej faktów, wątpliwości i teorii, para zrozumiała, że chyba wie coś, co może mieć znaczenie dla sprawy. Niestety, było już za późno. Dziś sprawa jest przedawniona i nawet jeśli uda się odkryć czy udowodnić, kto jest winnym, kara go ominie. Bardzo boli to mieszkańców regionu, dla których, jak sami mówią, ta sprawa nigdy nie przestanie być ważna. Chcą sprawiedliwości i nie zamierzają łatwo pogodzić się z tym, że zamknięto do niej drogę. Jednym z polityków, których ten temat poruszył, jest radny narodowy Mike Egger. Przyznaje, że ludzie bez przerwy zjawiają się u niego z nowymi hipotezami w tej sprawie. Nie pozostał na to obojętny i, jak mówi, jest politycznie zaangażowany w zapobieganie przedawnieniu najcięższego możliwego przestępstwa. Jego inicjatywa jest obecnie rozpatrywana przez Komisję do Spraw Prawnych Rady Państwa. Krewni i opinia publiczna mają prawo do wyjaśnienia, uważa polityk. Z prawnego punktu widzenia znalezienie nowych śladów, choćby DNA, na nic by się dziś nie zdało. Z uwagi na przedawnienie wszystkie zebrane dowody zostały zniszczone. To bardzo boli między innymi brata jednej z dziewcząt, który źle znosi fakt, iż morderca po 30 latach odetchnął pełną piersią. Ma jednak nadzieję, że może jakiś rodzaj kary go dotyka. Jestem pewien, że sprawca też musi się z tym wszystkim zmagać. Ma przecież w głowie obrazy, krzyki, odgłosy i chyba nie ma z kim o tym porozmawiać. Podsumowuje brat jednej z dziewcząt. Niestety nie mogę wam podać jego nazwiska, zresztą w ogóle w tej sprawie imion i nazwisk nie jest aż tak wiele jak w tych amerykańskich. Tutaj ani emerytowani detektywi, ani świadkowie czy też rodziny ofiar nie są jakoś szerzej przedstawiani i niełatwo też trafić na ich zdjęcia. Być może to dobrze, bo tego sobie właśnie życzą. Wspominałam wam już o współczesnej opinii profilera Axela Petermana, który wygłosił odczyt w Oberit. Radny Egger zauważył, że pomimo temperatury znacznie przekraczającej 30 stopni Celsjusza, sala była wypełniona po brzegi, a ludzie siedzieli jak zaklęci, pochylając się nad najbardziej bolesną dla nich sprawą w regionie równo przez 3 godziny. W tamtej chwili od wydarzeń minęło już 37 lat. Ale, cytuję radnego, to dobitnie pokazało, że ludzie tu nie zapomnieli. Dlaczego więc ustawodawca miałby to zrobić?
Ja się tu całkowicie zgadzam. Również uważam, że sprawy o morderstwo nigdy nie powinny się przedawniać. I mam nadzieję, że na skutek działalności chociażby polityków czy różnego typu innych działaczy społecznych na całym świecie, przedawnienie w tego typu sprawach stanie się historią. Ciekawa jestem, co wy na ten temat sądzicie. No i oczywiście z wielką niecierpliwością oczekuję na wasze komentarze dotyczące tego, jakie tak naprawdę jest rozwiązanie tej sprawy. Czy to architekt, na którego ziemi znaleziono dziewczęta, jest tym poszukiwanym przez lata? A może, kiedy z powodu przedawnienia o sprawie pisze się bardzo dużo, jest głośna i popularna, kilka osób postanowiło stanąć w świetle reflektorów, zaistnieć medialnie, rzekomo przypominając sobie wydarzenia, które dawno temu miały miejsce. Co prawda nie do końca w to wierzę, ale oczywiście takich gwiazd nie brakowało. I żeby nie być gołosłowną, dam wam przykłady doniesień płynących ze społeczności, które rzekomo miały być rozwiązaniem zagadki. I choć były odrzucone przez śledczych jako absurdalne, bezsensowne, a czasem śmieszne, przytoczę wam je po to tylko, żeby pokazać, dlaczego śledztwa czasami trwają tak długo i jak wiele ziaren trzeba oddzielić od plew. Pewna kobieta uważała, że należy jej się gospodarstwo rodziców jej męża, oczywiście jej i drugiej połówce. W końcu młodzi pomagają, dbają, no i więzy rodzinne. Teściowie jednak wciąż czuli się na siłach dbać o swoje gospodarstwo, w związku z czym synowa powiązała swojego teścia z atakami spod kryształowej jaskini. Gdy nie wydawało się to wszystko śledczym zbyt przekonujące, oświadczyła, że jest także odpowiedzialny za zniknięcie dwójki dzieci. Petera Rota, po którym ślad urwał się w 1984 roku, i Edith Trittenbass, która zniknęła w 1986 roku. Policjanci byli zaskoczeni, ale też zaczęli się zastanawiać, czy nie warto jednak zbadać sprawy głębiej. Zapytali, jak kobieta weszła w posiadanie tych ważnych informacji. Ona oświadczyła, że teraz są winni porządną przysługę wróżce. Ale to dopiero początek listy ludzi, którzy wyglądali podejrzanie na liście podejrzanych. Niejaki Reintaler, który kilka lat temu trafił do aresztu, dał od siebie odpocząć rodzinie, która najwyraźniej zasmakowała w świętym spokoju i zeznała, że to właśnie on zwabił dziewczyny w pobliże jaskini i tam je zaatakował. Oskarżano również wielu innych, nawet rzeczywiście bardzo groźnych przestępców, którzy rzekomo widziani byli na terenie przylegającym do jaskini w kluczowym czasie. To wszystko bzdury, mówi Thomas Benz, który przewodniczy grupie działającej na rzecz wyjaśnienia tajemnicy kryształowej jaskini. Według Benza o przestępstwo często oskarżane są osoby, które w latach 80. zachowywały się nie do końca zgodnie z normą, były dziwne lub uciążliwe. Ewentualnie warto było się na nich odegrać, ale tak z przytupem. W końcu, nawet jeśli nie trafią za kraty, to swoje przeżyją. To jednak już oczywiście tylko ciekawostki, żeby nie powiedzieć mroczne anegdoty. Ale mam nadzieję, że wydały się wam ciekawe i pokazały nieco pracę nad dotarciem do prawdy od kuchni. Ale teraz już zapraszam was bardzo serdecznie na kanał Szeptanki True Mysteries, gdzie naprawdę roi się od fascynujących tajemnic. I nawet jeśli rozwiązania paranormalne w ogóle was nie przekonują, to i tak myślę, że znajdziecie tam coś dla siebie. Kto nie lubi opowieści przy ognisku? Zostawiajcie łapki w górę, popularyzujcie proszę ten kanał i subskrybujcie go, jeśli jeszcze tego nie robicie. Buziaki, pa pa!